Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tym ja, czyli Marczumistrz. Witam was wszystkich w takim już 45. odcinku Marczumistrz Ogame. Witam was wszystkich w takim wakacyjnym, ostatkowym odcinku przed początkiem roku szkolnego. Także ostatnio chciałbym powiedzieć, że jestem totalnie wypoczęty, zrelaksowany. Byłem ostatnio, nie tak dawno, w Kołobrzegu razem z rodzicami na wakacjach 4-dniowych. No i tam wiecie, no, szmegę, regę, bajery i te sprawy. Nie, ale naprawdę było bardzo fajnie. Zwiedziłem kawał miasta, zwiedziłem sobie Kołobrzeg, byłem w Kołobrzegu. Po raz pierwszy w życiu, muszę powiedzieć, po raz pierwszy w życiu byłem w Kołobrzegu i powiem szczerze, że to jest bardzo fajne i pozytywne miasto, które w moim zdaniem w kwiecie wakacyjnym wygląda jak takie polskie Miami Beach. Naprawdę polskie Miami, naprawdę, bo rewelacyjne hotele tam są, naprawdę. Ale ja osobiście polecam Aquariusa, czyli hotel Aquarius, a tak w ogóle to mieliśmy z hotelu 400 metrów do plaży i plaża w tym w Kołobrzegu też bardzo czyściutka, przyjemna, ładna, piękna i co najważniejsze, morze było krystalicznie czyste, bez glonów, bez meduz, było czy woda w Morzu Bałtyckim była czyściutka, krystaliczna i w ogóle fajnie. I po raz pierwszy też zjadłem sobie w Kołobrzegu ramen w restauracji Hanaya. Zjadłem po raz pierwszy ramen. Wziąłem taki sobie ramen z żeberkiem, jajeczkiem czy szczypiorkiem, kukurydzą, makaronikiem i z glonami. I było pyszne. Pyszne, taka micha półlitrowa. Coś nierewelacyjnego. Polecam wam ramen, zjedzcie sobie ramen w jakiejś lepszej restauracji, polecam. A poza tym też polecam wam w Kołobrzegu lody w lodziarni Ice Cream Magnum. Polecam wam lody z Ice Cream Magnum. I polecam też wam w Kołobrzegu odwiedzić port. Także dobra. To tyle byłoby u mnie z mojej strony z gadanki po gadanki wakacyjnej. A teraz jedziemy z tematem i wchodzimy do formy życia. Czekajcie. Musi się załadować. Lagi są. Dobra. Co my tu mamy? Laboratorium biotechnologiczne. No myślę, że... A to tutaj nowy... nowy budynek się pokazał akurat. Centrum neurokalibracji za mało surowców. A ile surowców potrzeba? Ludności potrzeba 100 milionów. Dobra. To wezmę laboratorium biotechnologiczne, rozwinę sobie. Ulepszę. Dobra. 5 minut. Niech będzie, niech mają surowce. Elektrownię słoneczną rozwinę. Moim zdaniem nie tak źle. Elektrownię słoneczną rozwinę właśnie teraz. Postaram się rozwinąć, ulepszyć, boostnąć elektrownię słoneczną. Elektrownia słoneczna też jest potrzebna. Tak? I 6 godzin to zajmie. Ale to przejdziemy do iluminacji 02. Tutaj surowce ulepszamy. Dobra. Iluminacja 03. Też metal ulepszamy. Iluminację 04. Też ulepszamy surowce. Muszę rozwinąć sobie porządnie na pozostałych planetach porządnie z kopalnie metalu, bo metal jest najważniejszy. A na iluminacji
Tutaj to rozwinę kryształy z kolei. Co i gdzieś te kryształy muszą się budować. Iluminacja 02. Forma życia. No nie chcę mi się kury rozwieść tej formy życia na każdej planecie. Może maksymalnie na dwóch planetach. Ale na pierwszej planecie będę rozwijał formy życia na maksa, a na drugiej trochę tak mniej. Co nie? Trochę tak mniej po prostu. Ale teraz numer 2. Badania. Nie ma. Dobra. To stocznia. I te rozwinę ciężkie myśliwce na iluminacji 2. Dobra. Na iluminacji 03. Ile mogę? 2800. Nie. Oprócz w obronę pójdę. Pójdę w obronę. Maksymalnie 18834. No i dobrze, i porządku. Na iluminacji 3 walniemy totalnie robotę defensywną i będzie prawie 50 tysięcy wyrzutni rakiet. No i bardzo dobrze. I popieram. A na iluminacji 4 3000 z kolei, tak? Tak. A tutaj na iluminacji 5 3000 laserów. Na iluminacji 06 2400 budy. Okej, dobra. To w porządku by było, tak? Dobra. Surowce rozwinięte, w kopalnie porozwijałem, wyrzutnie rakiet pobudowałem. Teraz wracamy na iluminację. Na iluminacji 01. Tego ile? 6500 może być. Może być gdzieś 6500, może tyle. Oddział gasa 1000, a wyrzutni rakiet 302. To wyrzutnie plazmy pierdzielnie, kurde, a co? Co mi tam? Żebym miał 1200 wyrzutni plazmy, to przynajmniej będzie potencjał obronny większy, kurde, trochę. Wyrzutnia plazmy nieźle trzepie po łokciach, to spoko. Niech będzie. To się buduje. A ja teraz wyrzutni rakiet pobuduję 12 018. Okej. Okay. A tego ile jedno? A, będzie. Och, kochany. Dobra. Tu jest 0, tu jest to. Tu dobra. Surowce. Tyle. No to 20 wybudujemy. Spoko. Formy życia jak tam. Wszystko na niewystarczające. Dobra. Rozwój form życia. Też nie ma surowców, to dokładnie. Dobra. Podgląd weźmiemy. Obecnie tak. Średnica 12 800 km. 236 na 250, no to jeszcze jest. Temperatura od minus 37 do minus 7. Pozycja to tam jest, już sobie przeczytacie. Punkty 3000. Punkty 3 552 346. I mam, zajmuję obecnie, zajmuję obecnie miejsce 991 z 1798. Czyli no ponad połowa. Czyli tak jestem. Powiedzmy, że jestem w połowie, tak? Powiedzmy, że jestem połowa po połowie.
Punkty honoru 30621. Także ładnie, pięknie. Dobra, no to to byłoby na tyle. Żegnam was z odcinka wakacyjnego. Cześć, czołem, kluski, zrozumiałem, to był ja, czyli Malczu Mistrz, a to było Malczu Mistrz Ogame, odcinek 45. Cześć! Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. I piszcie pod spodem, pod filmikiem na YouTubie komentarze i dajcie łapkę w górę. Cześć, i cześć, to był ja, czyli Malczu Mistrz. Cześć!